Siemanko, tak szybko robię wrzutę. Dzisiaj to bardzo dużo czasu spędziłem w sumie na kupowanie rzeczy. Teraz jestem przebrany. Jadę do ziomeczka wygładzić mu tam sufit, bo to już było zrobione na gotowo. Ale zachciało się do ziomeczka i do kumpeli, ale zachciało się, słuchajcie, kłaść dodatkową elektrykę tam wszędzie. Także jest na nowo sufit poryty, także jadę mu to wszystko poszpachlować. Też nie mam czasu, jestem zabiegany. Nie robię tam do siebie generalnie, bo Magda jest w pracy. No i tak to wszystko wygląda. A mianowicie szukałem mat do tej siłowni, bo jest już piękna siłownia, praktycznie wykończona, a nie można ćwiczyć, ponieważ boję się uszkodzenia tej ładnej podłogi winylowej. I teraz tak, miałem kupić 2 cm tą podłogę, ale wbiłem się jakby na internet i pooglądałem trochę youtuberów. No i jest ta 2 cm, tam 1,8 ta podłoga bardzo dobra, ale jednak jak ja mam profesjonalny sprzęt i będę może rzucał ciężarami, jak już dojdę do dobrej formy, no bo wiecie, ciężko, no kto ćwiczy, to wie, jak już się robi te ostatnie ruchy, to już ten ciężar jakby leci z łap przy tych ostatnich wysiłkach, także stawiam na podłogę 3 cm, zapłacę za nią, no dużo kasy, ale jest to na całe życie praktycznie, bo to jest prawie 200 zł za metr kwadratowy plus obrzeża 4, to wszystko wam pokażę i podocinam i powiem. Różne firmy brałem pod uwagę, no ale jednak poszłem w firmę, która się tym zajmuje typowo, tą gumą, składnikami i tak dalej, a nie gdzieś tam jakby pośredniczy, tylko typowo producent nawala to i tyle w temacie, nie? Dobra, to tyle w tym temacie, jadę zasuwać i do następnej wrzuteczki. Jestem już u moich ziomeczków, generalnie co posprzątaliśmy tutaj, bo tutaj było zagracone, no i jak widzicie, nie? Moi ziomeczki kochane mają inną koncepcję. Była lampa na początku, później było bruzdowany sufit. No i co? Teraz generalnie wygruntuję to nie kapkiem, znaczy tylko te linie. No i przeszpachlujemy to, żeby już było praktycznie na gotowo. Ładnie się później żyrawką zrobi, farbą się przemaluje. No i gitara. Będą mogli już zamieszkać. Wiecie, jak to w remoncie się żyje. Wszystko już też, kurczę, jest. Meble są, wszystko jest. Nagle trzeba zabezpieczać, bo jedna wizja była nie taka i zobaczcie, co się dzieje. Burdel i remont na nowo. Dobra, ja działam do następnej wrzuteczki. Oczywiście no przy piwku, jak prawdziwy fachowiec. Do następnej wrzuty. Po co ja w ogóle przytykam, jak to nie kapek, nie? Przecież to nie może kapnąć. Same te linie robię, bo jak tutaj był bandem zrobione, to żeby te nie zaciągnęło tego piaseczku na ten, na tą piękną gładź. Dobra, to na tyle tej wrzuty, bo aż się peszę. Robić nie mogę. No dobra, moje gołąbki, to taka wrzutka, co zrobiłem tylko. Suficik przeleciałem, tam ściankę, tu tą ściankę, tam trochę wnękę i jest gitara. Zostawiam moim znajomym narzędzia do pomycia i się zawijam po Magdalenkę do roboty. Do następnego dnia to tyle wrzuteczki. Heja. Chyba, że odpalę kamerę, może Magda coś powie, ale nie wiem, zobaczę. Tak czy siak, do następnej wrzuty. Yo. Jesteśmy ostatni dzień naszej przeprowadzki. I już ta noc powinna być w nowym domu. Jest! W końcu. W końcu doczekaliśmy tego i wy razem z nami. Fajnie mi, tak. Magda ma 2 dni wolnego, weekendzik. Taka praca. No i lecimy. Jest już busik za oknem. Także robimy ostatnie poddrygi. Przeprowadzki. Smywarka idzie na opych, na sprzedaż. Lodóweczka jest no, zarezerwowana. Wiecie, mój ziomeczek, który przyszedł, którym się poznaliśmy, układał, słuchajcie, płytki w salonie ze mną. My jesteśmy na stałych łączach. Pytał się, co robię. Mówię, nie ma problemu, dostaje się ją w prezencie. Lodóweczkę także. Ale nie zaraz pomyślą, że w Anglii mieszka lodóweczkę. No tak, bo tu jest
potrzebna. Tu mu jest potrzebna, a nie w Anglii. W Anglii to on ma, jakbym wam film pokazał, jak on ma w Anglii, to powiem wam, że kurczę, na jakimś tam biznesmen, jak ja to mówię, brytol by musiał być, no bo byłem w paru luksusowych domach. No i Wojtas ma tak samo, zabudowy pod same sufity, kuchnie, wielkie aranżacje, wiecie jak to jest, nie? No nie zawsze to w Anglii jest, w Anglii przeważnie malutkie kliteczki, a Wojtas ma na wypasie. No ale też swoje lata siedzi, jak ktoś siedzi sporo lat i ma fach w ręku, łeb na karku, to jest, wiecie, no inaczej się żyje, nie? A jak pojechaliście tylko za granicę sobie popić i pożyć z dnia na dzień, no to wiadomo, że tak spędzicie całe życie. Co tam jeszcze, do czego chciałem się odnieść? Do komentarzy, bo dużo tutaj ludzi, dużo nie, ale jacyś tam niepoważni walą, że najeżdżam na Polaków, bo mają kredyty. Każdy ma swój wybór. Kto ma kredyt, niech się cieszy, że ma ten kredyt. Widocznie wiedział, co robi. Ja nie mam kredytu, ja się z takich ludzi nie śmieję. Kto ma kredyt, ja mówię zawsze pod siebie, co ja bym zrobił, jak ja to postrzegam i tyle w temacie. Ale jak ktoś lubi sobie dodawać, to zawsze jego sprawa. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Zaczynamy przeprowadzkę. A automat jeszcze trzeba przerzucić. Kończymy przeprowadzkę, o tak, zaczynamy. Kończymy już. Jeszcze ten automacik będzie trzeba, słuchajcie, przetransportować, podłączyć go, tam jest tylko 2 centymetry, poczekaj Borysek, 2 centymetry luzu od ściany, ja się boję tego tam bardzo, bo jak on nie wejdzie, to jest katastrofa budowlana dla mnie wręcz. Dobra? No co chciałeś, Borysku? No bo takie, że już... Trzymaj w ręku. Musimy wymyśleć nowe nazwy, nie Emil koszty budowy, bo już mamy dom zbudowany. A to musi być Emil na imigracji. Nie, bo to będzie kopiowanie. Jeden osoba już ma coś tam imigracji. Czy... Jarek. A, Jarek na imigracji. A przyjedzie do nas. Mhm. Jutro do nas przyjedzie. Okej. Okay. To... No to powiedz, żeby wymyślili nowy kanał, bo będziemy rozwijać nowe wątki o życiu, Borys. Tak. Co teraz będziemy robić, jak nam się żyje, gdzie pójdziemy do pracy, jak będziemy zarabiać na chlebek i wszystko, wszystko, co tylko będziemy rozwijać. Chodziło nam o wybudowanie tego domu i wtedy będzie się działo. Do następnej wrzuteczki. Po 16 godzinie powiem wam, że jeszcze żaden kurs nie pojechał, męczymy się cały czas ze wszystkim, dużo jest pakowania w kartony, zapomniałem już jak ta przeprowadzka ma wyglądać. Zobaczcie jaki tu w ogóle burdel, właśnie wystawiłem na OLX-a zmywarkę, od razu miałem telefon, poszła za 550 zł, lodówkę jak już mówiłem wcześniej tam wydaje. No i tak kurczę, lecimy cały czas, nie? Przeprowadzka, no przekichane, brudni, głodni, zaraz jedzenie tutaj wleci, zamawiane, no ale... No i tak to jest, kurczę, tam jeszcze trzeba wodę podłączyć, tu jest dużo roboty. A taka wrzuteczka, dobra, do następnej. Zaraz godzina 22, ale wrzutkę muszę zrobić. Jestem bardzo mocno rozgrzebany, ale cały czas działam. Kabli, kabelków, tu jest od groma w ogóle za tym. Kule już też są pościągane, monitoring już też cały, balkon cały opróżniony, wszystko już jest generalnie powynoszone, jakieś resztki zostały, cała lodówka do opróżnienia, jeszcze trochę kosmetyków, trochę tutaj tych gratów, no i będzie wszystko. Magda tam pojechała do Dino jeszcze na zakupy, no i tak to wygląda, no będzie dzisiaj pierwsza noc w naszym domu. Kurczę, nie można się nawet wykąpać, wanna niepodłączona. Jaki hardcore w ogóle niesamowite, nie? Dobra, to na tyle tej wrzuty, do następnej. 23 godzina, jesteśmy w domu, wszystkie kartony przywieźliśmy. Wygląda to źle, bardzo źle. Jest taki rozpizdziel, że bańka mała w ogóle, nie? Tak to wszystko wygląda, leżące telewizory. No dobra, to na dzisiaj będzie koniec. Śmigamy na mieszkanie, bierzemy swoją bieliznę, idziemy się tam wziąć prysznic, wracamy tutaj i kładziemy się spać i jutro na nowy dzień jest. Także zawijamy się, bo normalnie marzę o prysznicu. Niestety we własnym domu tego nie mogę zrobić. Wanna niepodłączona, a tak bym skoczył do wanny. No niestety, nie popełniajcie tego błędu. Zacznijcie budować od łazienek. To do następnej wrzuty.
Jeszcze nie pojechaliśmy. Chwilę rozpakowywania cały czas, żeby to trochę zrzucić. No i nastała cisza w domu generalnie. I pierwsza wada tego domu, słuchajcie, ta pompka buczy. Słychać pewnie, nie? Nic nie pracuje, a pompka buczy. Zobaczcie. Bardzo głośno. Denerwuje mnie. Nawet stąd, z daleka słyszę. Mówię, co to tak buczy? Podchodzę od razu, znalazłem, że to ta pompka. Mało tego, ona nie pracuje i ma, słuchajcie, 58 stopni ma obudowa od tyłu. Ale byście mogli powiedzieć, że to jest pompka obiegowa, która jakby zasila ciepłą wodę w rurkach, ale ona nie jest aktywna. No chyba, że... Ale... A tutaj ta rurka... Zobaczcie, rurka z ciepłą wodą ma 36 stopni, a pompka hałasuje i ma 50, buczy, tak jakby się paliła, tak jakby coś było źle podłączone, no jest gorąca. Nie wiem, napiszcie mi, czy to dobrze. Będę dzwonił do hydraulików, będę to wyjaśniać, przede wszystkim buczenie, bo rozumiem, jakby pracowała, pompowała i cokolwiek robiła, ale ona buczy, a nic tu się nie dzieje na piecu fizycznie. Także to będę wyjaśniał. Teraz są na urlopie, to jest ten minus. No i co? No i to na tyle tej wrzuty. Spadam do domu się wykąpać. Zabieram rodzinkę i do następnej wrzuteczki. Cześć i czołem, pierwsza w nocy. Pierwsza noc. Hej! Jak to się stało? A gdzie ja będę spać? Borys do siebie, na podłogę. Do Maksia. Masz zobacz poduszkę, Borys. Poduszkę. Zasuwaj. Borys, impreza, chodź. Okay. Trzymaj kamerę. Borys, trzymaj kamerę, będę szampana polewać. Jedziemy z koksem. Jedziemy szampana. To nie jest piwo. Muszę to nakręcić. Bo my wczoraj już mieliśmy taką imprezkę. Wczoraj tam pożegnalną. Ostatnia noc. Ostatnia noc, a dzisiaj pierwsza tutaj. No tak, i też nie mieliśmy głosu. Nie możemy puścić ten film. Tak. Nie był mikrofon włączony, bo mieliśmy nagrać, jak żegnamy mieszkanko, nie, Borys? Tak. Dlatego rozlewamy już drugą imprezkę, nie? Mhm. No i ładnie. Dobra, idziemy do mamy. Idziemy do mamy. Masz, zanieś mamie. Mam kamerkę. I lecimy. Mama, żeby tylko ty nie wylać. Dobra, dzięki. To jest nowy koc. Nic nie widać, światło zapalę. To jest tylko nowy ten. Trzymaj. Na poście, no. Nie halogen. Nie, to dobre. Halogen? Tylko... Ktoś musi trzymać, bo jest ciężko. Daj, ja będę trzymać. Dobra. Okej. Okay. No to szybko, Borys, bo to nasza impreza. Tak. No. Dobrze, bo ja nie wylać. Kto to jest? Ja. To jest, że my już w końcu tu mieszkamy, ale jeszcze musimy robić kompanię w naszym starym domu. No. To co, żeby tam się dobrze sobie mieszkało, nie? Tak? To na tyle. Zdrowie wasze w gardło nasze. Pozdrawiamy. Hejka. Do widzenia. Do widzenia. Pa.